Dzień dobry, jak się macie? Dzisiejszego dnia jesteśmy na Baldongan Castle. Ja go widzę tam. Jest tam. Jest taki mały problem. Wieje niesamowicie. I nie wiem, co to z tego będzie. W tym miejscu chciałbym zrobić może jedno z dwóch zdjęcia i przemieścić się dalej nad morze. Jest taka miejscowość nieopodal Dublina, Loch Shiny, coś takiego, mniej więcej. Okej, mogę napisać, będzie łatwiej. Tutaj chciałbym zrobić może z dwa kadry, za wiele tutaj się nie da, ponieważ jest to zamek, kościół, a czy oni to nazywają zamkiem, jest to cmentarz dookoła. Praktycznie za wiele to nie można zrobić kadrów, ale no, ja już tu byłem parę razy, więc zobaczymy, czy może coś nowego wymyślę, albo zrobię klasyczny jakiś kadr po prostu, bo on jest troszeczkę na wzgórzu i dalej po prostu widać całą resztę Dublina, dalej gdzieś w głębi i troszeczkę gór z tyłu, ale to na szerokim kącie prawdopodobnie tak tego nie będzie widać, tych gór, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest tak 50-50, że tak się wyrażę, pół na pół. Troszeczkę chmur, troszeczkę czystego, ale tam, gdzie jest mój horyzont z przodu, cały horyzont jest grubo zapchany chmurami, więc to światło, jeżeli jakiekolwiek by było, to będzie znacznie później. Jeżeli co, ja tutaj czekam, bo miałem najpierw jechać do tej miejscowości nad morze, ale stwierdziłem, że po prostu światło najpierw dostaną u góry chmury, jeżeli dostaną przez to. Tak wieje, że po prostu to wszystko tak się zmienia, więc ciężko oczekiwać cokolwiek. Niedawno była taka ulewa, że nawet by z samochodu nikt nie chciał wysiadać, więc zobaczymy. No jest zefir, wieje strasznie, więc prawdopodobnie jak wyjdę, to tak nic nie będzie słychać, o czym będę mówił. Obawiam się też, że się wszystko będzie trząść. No i zobaczymy. Aha, a mój zestaw dzisiaj to jest ponownie analogowy, tylko mam dzisiaj, mam IE7 ze sobą. Będę chciał ją sprawdzić, zobaczyć, czy to w ogóle, jak to działa, jak to wygląda. To nie jest tak już, jakby było przy mamie poprzedniej RB67, którą miałem. Tutaj po prostu jest to rangefinder, czyli praktycznie ostrzenie, to jest takie zgadywanie, więc też sprawdzenie dla tego sprzętu, jak on się sprawdza. Jest to 6x7 format, więc tutaj format będzie zachowany, więc zobaczymy, jak to będzie. Ponoć fajnie to wszystko wychodzi. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale tak to już wygląda właśnie na plenerach. Moje światło pierwsze się pojawia, a tu już nie mam nic, więc będzie, bardzo się wszystko zmienia, więc to będzie takie bardziej chyba dla testu, ale zobaczymy. Thank you.
Zrobiłem drugi kadr, właśnie ten. I tyle. Teraz jadę nad morze zobaczyć, zaczyna się dziać, zobaczcie dookoła. Więc tutaj dwa kadry zrobiłem i jadę teraz nad morze zobaczyć, co tam mi się uda. Tam będzie port, tam szału może chyba za bardzo nie będzie, jakieś łódki może i tyle. Aha, i jeszcze tak, to dzisiaj fotografuję na porcie Portra, Kodak Portra 160. Dobra, jadę, bo zaczyna światło wychodzić. I jesteśmy w Loksini. Jak możecie zauważyć, plaża dookoła. Tam mam port. Boathouse chciałbym też sfotografować. A jakbyście chcieli coś zobaczyć dziwnego, to zobaczcie tą chatę kolorową. Bez komentarza. Chciałem sfotografować ten domek, ale tak w realu lepiej wygląda, jak na zdjęciu miałby wyglądać. Zobaczcie to, o, oczko wam się zakleiło. Szybka kompozycja. Właśnie chciałem sfotografować ten boathouse, tak zwany dom dla łodzi, a w tle mam tęczę. Jak widzicie, pogoda jest na tyle dynamiczna, że cały czas się coś zmienia. Chmury idą, już moje słońce zachodzi, już w chmury wchodzi. Tak wiatr wieje. Oj. A teraz chcę dojść jeszcze do łódek, sfotografować łódki. Na razie z dołu, może później z góry jeszcze. Mam tylko jedną rolkę, więc muszę to wykorzystać. Zostało mi bodajże dwie klatki, więc wejdę jeszcze na górę i zobaczę stamtąd. Teraz jeszcze z tej strony łodzie sfotografowałem. Powiem szczerze, żeby nie ten samochód tutaj, to by było to troszeczkę lepiej. Ale akurat on stoi przy właśnie samej linii krawędzi.
to by było tyle z dzisiejszego pleneru. Mam nadzieję, że odpowiadał Wam. Trzymajcie się ciepło i zapraszam do kolejnych odwiedzin oraz do subskrypcji mojego kanału, jeżeli tylko chcecie. Trzymajcie się, cześć. A jeżeli chcecie, zostawcie komentarz poniżej. Nie, w porządku. Cześć.